Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Wielki zaszczyt dla mnie, że mogę tutaj w domu pana dyrektora Wojciecha w jego klinice wśród was, wśród waszej rodziny i przyjaciół dzisiaj modlić się. Dlatego, że Wielkanoc już za chwilkę i dzisiaj wielka, wielka uroczystość. Nie było takiej w żadnym budziku chyba na świecie ani w Polsce. Chrzest waszego syna. Jakie imię wybraliście dla waszego syna? Leon Kamil. O co prosicie Kościół dla Leona Kamila? O chrzest. Drogi Leonie, wspólnota budzika nas wszystkich przyjmuje ciebie z wielką radością. Podejdźmy, rodzice, panie dyrektorze, Ewo, kochana, podejdźmy i krzyżyk na czole Leosia. Leosia, tak. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Pan moim światłem i zbawieniem moim, zbudź się, o śpiący, Chrystus cię oświeci. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak to dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Powiem szczerze, że to wielkie, wielkie, wielki zaszczyt dla mnie i radość, że dzisiaj waszego syna, małego Leona, będę mógł ochrzcić. Drogi Leosiu, jakby trzymasz, to kropelka wody z tego naczynka, z tego kubeczka padnie na twoje czoło i wypowiem słowa. Leonie, ja ciebie chrzczę w imię jedynego Boga. To widzimy i słyszymy, ale oczywiście to, co najważniejsze, jest głęboko ukryte w sercu twoim, Leosiu, kochany. Mówimy, że to jest wszczepienie Leona w Pana Boga, tak jak się wszczepia zieloną gałązkę w inny pień. No i zanim się obejrzymy, to Leoś będzie już biegał. Popatrzę, jeszcze chyba tak, zaczyna. Bo ile? 5 miesięcy, to za wcześnie, tak. Mamy nadzieję, Leosiu, że pobiegniesz już niedługo do klasy komunijnej i do kolejnych źródeł, których początkiem jest właśnie chrzest. I że z tatą będziesz mógł to robić. Jeśli tak będzie, to będzie to dla nas jedna z największych takich radości i doświadczeń naszego życia. A teraz, kiedy sobie siedzisz na kolanach mamy, blisko taty, jesteś dla nas żywą katechezą. Jeśli nie staniemy się jak to dziecko, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. No i raczej się nie staniemy, to jest niemożliwe, ale w tych słowach możemy zobaczyć, że Pan Bóg chce, żebyśmy tak jak małe dziecko przy rodzicach, to żebyśmy zawsze byli blisko, bez względu na wiek, blisko naszego Ojca w niebie. Amen. Leonie Kamilu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się rodzicom, rodzicom chrzestnym, wszystkim tu zebranym, by to dziecko i każdy z nas wzrastał w świetle zbawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Już na oczu kończymy.